Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Porstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Cena wody w pewnej polskiej miejscowości wzrosła aż o 2000%. Polsce grozi bardzo kosztowne opóźnienie wdrożenia sieci 5G. Serwis streamingowy Kibi zapowiada zupełnie nowe doświadczenia z oglądania seriali. W Polsce pojawił się nowy gatunek grzyba. A na koniec w ramach ciekawostki dnia dowiemy się, czy można zjadać arbuza wraz z pestkami. Zanim zaczniemy, przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Tam obok przycisku subskrybuj jest jeszcze taki mały dzwoneczek, też go możecie kliknąć, to wtedy będziecie prawdopodobnie dostawać powiadomienia zawsze o nowych filmach. Tymczasem ja już nie przedłużam i zaczynamy pierwszy temat. Generalnie nikt nie jest zwolennikiem podwyżek, natomiast pewien element rachunku, jakim są koszty opłat za środowisko, jeżeli to nowe prawo wejdzie, jeżeli... Było 10 groszy, będzie 2 zł za metr sześcienny wody. Mieszkańcy gminy Dobra w Zachodniopomorskiem będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni, jeśli zamarzy im się zielony trawnik. Rada gminy Dobra tuż przed wakacjami podjęła dwie decyzje o podwyżkach. Pierwsza dotyczy wzrostu opłat za odbiór śmieci w zależności od wielkości ogrodu. Ta sięgać będzie nawet 200%, to jednak, jak donosi portal GS24, jeszcze nic. Sama woda też będzie dużo droższa. Opłata za metr sześcienny wzrośnie z 10 groszy do 2 zł, czyli o 2000%. Opozycja próbowała zablokować zmiany, dyskusja miała być ostra, ale ostatecznie ceny wzrosną. Jak pisano w ubiegłym roku, próba zaoszczędzenia na wodzie do podlewania ogródka może spalić na panewce. Przekonał się o tym jeden z czytelników Wirtualnej Polski, który wykopał studnię głębinową na swojej posesji. Gmina nakazała mu bowiem zainstalować wodomierz i jeszcze za niego zapłacić. Na nieszczęście dla niego, zgodnie z prawem. Nie tylko mieszkańcy gminy Dobra zapłacą więcej za wywóz śmieci. 2 razy wyższe opłaty za wywóz śmieci dla tych, którzy ich nie segregują, to jedno z głównych założeń ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Ma to pomóc w realizacji unijnych wymogów. Zaklinać rzeczywistość. Organ centralny musi kosztować. Powołanie nowego organu jest kosztochłonne i nikt mi tego nie powie, że to nie jest kosztochłonne. Dobra zmiana, kuźwa jego mać. PiS kradnie, Platforma kradnie, a my dalej się tylko żremy między sobą o to, kto jest lepszy. Zamiast w końcu i jednych, i drugich wypierdzielić od koryta. Nie o takie polskie nic nie robiłem. We have 4G. Mamy rozbudowaną sieć 4G i bardzo chcielibyśmy osiągnąć to również z siecią 5G. Wiele już zrobiliśmy. Nadanie wilczego biletu firmie Huawei przez Donalda Trumpa spowodowało być może nie do końca przewidziany skutek uboczny. Mianowicie posunięcie to prawdopodobnie opóźni wprowadzenie infrastruktury 5G w Europie aż o 18 miesięcy i zwiększy koszty wdrożenia najnowocześniejszej sieci komórkowej o nawet 55 miliardów euro. Takie informacje można znaleźć w raporcie GSM, w raporcie, z którym zapoznała się agencja Reutera. Firma Nokia podważyła pewne treści analizy i poczyniła stosowne kroki, aby zastąpić chińską firmę w procesie implementacji sieci 5G. Fiński koncern zawiązał już więcej umów z klientami na budowę infrastruktury łączności niż Huawei i uważa, że jest w stanie zapewnić relatywnie szybkie rozwiązanie tej kłopotliwej sytuacji. GSM twierdzi, że wyłącznie Huawei z wdrożenia sieci 5G w Europie przełoży się na wyższe koszty, jakie będą musiały ponieść europejskie koncerny telekomunikacyjne, które będą chciały zapewnić alternatywne rozwiązania. GSMA jest również zdania, że lokalni dostawcy usług telekomunikacyjnych będą teraz zmuszeni do całkowitej wymiany bieżącej infrastruktury. Nie zgadza się z tym Nokia, która w oświadczeniu skierowanym do agencji Reutera uznała powyższe stwierdzenie za nieprawdziwe. Ponadto fińska korporacja twierdzi, że opracowała rozwiązanie, które pozwoli zmodernizować istniejące zaplecze 4G do 5G. W tym momencie Nokia ma zawiązanych 42 komercyjne umowy, w tym 25 w samej Europie, na stworzenie sieci i łączności w najnowszym standardzie. Jeśli miałoby dojść do opóźnień w zaimplementowaniu sieci 5G, Europa w przeciągu 6 najbliższych lat straciłaby 15 punktów procentowych we współczynniku upowszechniania się tej technologii w porównaniu do USA. Z infrastruktury 5G miały korzystać tak rozmaite sektory jak logistyka czy też służba zdrowia, a także miała być ona kluczowym elementem funkcjonowania autonomicznych samochodów. Sieci to mamy kilka strategicznych kierunków. Chcielibyśmy oferować doskonałą obsługę klienta oraz sieć sprzedaży, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia skorzystania z najlepszej sieci. 55 miliardów za to, że Donald Trump ujebał Huawei'a. Co to za pieniądze? No, ważne, że przynajmniej Ford Trump powstanie u nas w kraju.
za nasze pieniądze. I nie wchodzę tutaj w temat tego, czy sieć 5G jest zdrowa, czy też niezdrowa, bo na ten temat krąży bardzo wiele sprzecznych ze sobą informacji. Faktem jest, że ta sieć i tak wejdzie do Polski, a Samsung już pracuje nad siecią 6G, która też wejdzie do Polski. Więc skoro i tak to ma nadejść, no to chyba lepiej, żeby było to zrobione taniej. A szybki i tani internet, jakby nie było, bardzo by się nam przydał. W końcu jest coraz więcej seriali do oglądania. Produce short form content at the highest end of production value for essentially people's wireless devices, more likely their phone than not. Założyciele nowej platformy streamingowej Quibi zdradzili, w jaki sposób będzie wyglądało jej funkcjonowanie. Zapowiada się coś całkowicie odmiennego od tego, co oferują najwięksi gracze na rynku. Nowa wizja natychmiast skusiła Stevena Soderbergha do działania. Jeffrey Katzenberg jest nie tylko producentem filmowym, ale i szefem DreamWorks oraz jego współzałożycielem. Był prezesem Walt Disney Company, a teraz zabrał głos na temat nowej platformy streamingowej, którą współtworzy. Quibi, bo tak się nazywa, ma zaoferować widzom coś całkowicie nowatorskiego. Doznania z użytkowania Quibi twórcy porównali do czytania kodu Da Vinci Dana Browna. Podobnie jak książka, produkcje mają być podzielone na króciutkie części. Autor bestselleru stworzył swoją powieść z myślą o czytelnikach, którzy nie mają wolnej godziny dziennie, aby wygospodarować się na czytanie. Poświęcenie 10 minut na krótki rozdział dla takich osób jest dużo atrakcyjniejsze. Założyciele Quibi uznali ten pomysł za fenomenalny oraz dopasowany do naszych czasów. Quibi wciąż nie jest otwarte. Wchodząc na oficjalną stronę, możemy zapisać się do newslettera, który poinformuje nas, gdy wszystko będzie gotowe. A start ma być niezwykły. Za serwisem stoją bardzo zdolni ludzie. Oprócz Jeffreya Katzenberga na projekt odpowiada Meg Whitman, czyli była dyrektorka generalna eBaya. Nic dziwnego, że na ten moment Quibi pozyskało już finansowanie w wysokości miliarda dolarów. Plany dwójki twórców są ryzykowne, aczkolwiek bardzo ciekawe. Serwis zostanie uruchomiony przez wcześniej istniejące biblioteki. Quibi ma być skierowane do osób, które lubią oglądać krótkie formy. Serwis oprze się również na sprawnym funkcjonowaniu na telefonach komórkowych. Platforma ma stać się złotym środkiem pomiędzy binge-watchingowaniem Netflixa, a wielodniowym oczekiwaniem na nowe odcinki w telewizji. Forma, w którą celują, doskonale znana jest już wszystkim youtuberom oraz ich fanom. Każdy fan sitcomów czy anime wie, że dużo łatwiej kliknąć następny, gdy wiemy, że na odcinek poświęcimy tylko 20, a nie minimum 40 minut. Spędzimy przy monitorze godzinę i obejrzymy 3 odcinki zamiast jednego. Quibi chce skrócić format do 10 minut. Stawiają również na znanych i cenionych twórców filmowych. Przygotowane przez nich dzieła będą najwyższej jakości. Na spróbowanie nowej formuły natychmiast skusił się Steven Soderbergh, nagrodzony Oscarem za Traffic, i zapowiedział, że chce stworzyć własną produkcję na Quibi. Soderbergh lubi eksperymentować. To on nakręcił iPhone'em 7 Plus Horror, a jeden z jego filmów, Bubble, został pierwszym, który wpuszczono jednocześnie na VOD, DVD i w kinach. Oprócz jego produkcji na platformie będziemy mieli okazję obejrzeć The Real World i Punk, które wcześniej leciały w MTV. Oczywiście zostaną dostosowane do charakterystycznego formatu Quibi. Swoje 3 grosze dorzuci również Antoine Foucault, Dzień Próby, tworząc wraz z Sony Pictures TV ekskluzywny dramat kryminalny pod tytułem Free Ray Shawn, w którym wystąpi m.in. Laurence Fishburne z Matrixa. Nadchodzące miesiące przyniosą nam kampanię marketingową Quibi o wartości 470 milionów dolarów. Twórcy będą oferować bezpłatną wersję próbną oraz subskrypcję w wysokości 4,99 dolarów miesięcznie. Targetem dla platformy są przede wszystkim milenialsi. Wszystko jednak okaże się już po uruchomieniu serwisu. Quibi będzie dostosowywało się na bieżąco do potrzeb i działań odbiorców, modyfikując swoją ramówkę oraz wygodę działania. Założyciele są gotowi i otwarci na nowe wyzwania, a sam serwis jest dla nich swego rodzaju eksperymentem. 5-year-olds, right. Probably get 7 years younger and 7 years older as well. And you haven't yet settled on a... Podoba Wam się taki pomysł? Dajcie znać w tej ankiecie, co o tym myślicie. Ja ze swojej strony powiem, że no, nie wydaje mi się, żeby ten pomysł był trafiony i pewnie po jakimś okresie testów wrócą do tego, co robią inne serwisy streamingowe, a już na pewno nie jest to jakaś nie wiadomo jaka wielka rewolucja. Myślę, że prawdziwą rewolucją w serwisach streamingowych byłoby odejście od poprawności politycznej i parytetu, bo już naprawdę zaczyna być to bardzo irytujące, jak jaki nowy serial Netflixa czy HBO bym nie włączył, no to zawsze musi być całkowicie normalna para gejów, która ma dzieci, uciemiężony imigrant z krajów
arabskich w świecie zdominowanym przez białych ludzi, czy kolejny czarnoskóry, który przez białych został niesłusznie aresztowany. To są trzy elementy, które w każdym nowym serialu Netflixa i HBO się pojawiają. I nie miałbym oczywiście nic przeciwko temu, jakby jakiś producent po prostu chciał taki wątek sobie wprowadzić, ale to definitywnie widać, że jest to przykaz Netflixa i HBO, żeby te wątki koniecznie zawierać w każdym serialu, przynajmniej w jednym odcinku, żeby dla ludzi to się stawało coraz bardziej normalne. Ale tu cały czas mówimy o jakichś zagranicznych megakorporacjach. Pomówmy może o innowacjach Polaków, bo takie też są. Na przykład takiego grzyba nowego znaleźliśmy. W Bieszczadach odkryty został grzyb Geromitra ticiniana, którego nigdy dotąd nie zaobserwowano w Polsce. Przypomina smardza, a lasy państwowe ostrzegają, że jest on trujący. Zdjęcie okazu z rodzaju piestrzenic znalazło się najpierw na Facebooku Nadleśnictwa Baligród. Pod wpisem rozgorzała dyskusja, internauci zastanawiali się nad tym, co to za grzyb. W końcu ustalono, że to Geromitra. Lasy państwowe piszą, że podziękowania za to należą się Marcinowi Pietrasowi z Instytutu Dendrologii PAN. Geromitra do tej pory nie była notowana w Polsce. Jest to kosmos, czytamy w profilu Lasów Państwowych na Facebooku. Warto wiedzieć, że gatunek ten jest trujący, zawiera substancję toksyczną, geromitrynę, powodującą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenia wątroby, śledziony, nerek, szpiku kostnego oraz wzroku podano. Podziwiajmy, ale nie zrywajmy. No, grzyb robi naprawdę duże wrażenie, bo serio jest dość niespotykanego wyglądu. Ale niestety lepiej nie sprawdzać, jak smakuje. Tak samo jak nie powinniśmy sprawdzać, jak smakują pestki od arbuza, bo przecież może nam arbuz w brzuchu wyrosnąć. Tak mi babcia mówiła. Niektórzy z nas nie wyobrażają sobie, że można jeść arbuza razem z pestkami, inni kompletnie się nimi nie przejmują w czasie konsumpcji. Z pewnością znajdą się też tacy, którzy wierzą, że połknięcie pestki może spowodować, że w brzuchu urośnie nam arbuz. O ile ostatnią opcję można zdecydowanie włożyć między bajki, warto dowiedzieć się, czy połykanie pestek z arbuza może mieć zły wpływ na zdrowie. Arbuz byłby owocem idealnym, gdyby nie pestki. W jednym kawałku tego orzeźwiającego owocu znajdziemy ich co najmniej kilkanaście. Będąc dziećmi, niektórzy z nas pewnie bawili się w zawody polegające na pluciu pestkami na odległość. W dorosłym życiu już raczej nie pokusilibyśmy się na taką konkurencję. Nawet jeśli jedzenie arbuza może być dobrą zabawą, to warto wiedzieć, jak to właściwie jest z jego pestkami. Lepiej je wypluwać, a może wręcz przeciwnie, stanowią źródło cennych składników odżywczych. Niewiele osób wie, że pestki arbuza wyjątkowo bogate są w składniki odżywcze. Co ciekawe, można je piec w piekarniku. Warto dodać trochę oliwy z oliwek i ulubionych przypraw. Stanowią idealny zamiennik dla słonych orzeszków, chipsów czy krakersów. Mianem superfoods określa się produkty spożywcze, które wykazują wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Chociaż w pierwszej kolejności mogą przychodzić nam na myśl różne owoce egzotyczne, tak naprawdę na listę superfood spokojnie możemy wpisać na przykład młody jęczmień. Dlaczego warto włączyć je do diety? Duża garść nasion arbuza waży około 4 gramów, zawiera około 56 nasion i tylko 22 kalorie. To zdecydowanie mniej niż miseczka chipsów. Suszone, prażone będą mniejsze i bardziej suche, przez co jedna garść dostarczy więcej kalorii. Pestki arbuza są doskonałym źródłem magnezu, który powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi każdego dnia. Magnez jest niezbędny dla wielu funkcji metabolicznych, ale także pomogą utrzymać na wysokim poziomie funkcje nerwów i mięśni, a także układu odpornościowego, serca i kości. W pestkach znajdziemy także żelazo i kwas foliowy, niedobór zarówno jednego, jak i drugiego jest często spotykany. Nasiona arbuza stanowią również dobre źródło zarówno jednonienasyconych, jak i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ich regularne spożywanie zmniejsza ryzyko zawału i udaru, a także obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Pestki są też źródłem arganiny, która pozytywnie wpływa na regulację ciśnienia krwi. W pestkach znajdziemy też mnóstwo przeciwutleniaczy, które walczą z wolnymi rodnikami, zmniejszają stres oksydacyjny i chronią przed uszkodzeniami komórek. No, także wbrew wszelkim mitom, wbrew pozorom, pestki arbuza wręcz należy jeść dla naszego zdrowia. No ja szczerze mówiąc muszę się Wam przyznać, że zawsze te pestki jadłem, ale nie ze względów zdrowotnych, tylko z czystego lenistwa. No, nigdy nie chciało mi się tego wypluwać. A jak jest z Wami? Dajcie znać w tej ankiecie, czy Wy jecie arbuza z pestkami, czy bez, a tymczasem ruszamy do drętwego suchara. Gość hotelowy schodzi do recepcji i mówi do recepcjonistki: zasłałem łóżko. Na to recepcjonistka tak patrzy: no to bardzo dobrze, proszę pana. No nie bardzo. Tego drętwego suchara podesłała nam Ewa Marchewa 123, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Ryszarda.
A jeśli i ty chcesz dostać swojego złotego Ryszarda, to koniecznie napisz tam swojego suchara w komentarzach. Ja tymczasem się już będę żegnał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żebyście nie ominęli kolejnych materiałów. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!